Jaka cisza. Ale sama. Żaka. Jest! To jest ta ryba. To jest to, nie? Ciekawe, co to wygląda kozacko. Potężne jest. W ogóle zjadalne. O? Biorę jeszcze z dwa. To jest bardzo fajne miejsce. Nawet tak wstępnie zakładałem, że tam po drugiej stronie myślałem, że trzech nie mamy. Zachodnie po połowie. Teraz tak. Na pewno tutaj trochę posiedzimy, połowimy. Wiedziałem, że tu takiego wyjmiemy. Wiedziałem, że tu taki się będzie. Nie zrywaj się, nie. Proszę, nie. O, tak. Jest to wyraźne. To jest to, nie? Serio? Nie włączyłem nagrywania. Nie nagrywało się, jak złapałem taką rybę, nie? Mam na GoPro montaż na szczęście. Proszę, powiedz, że GoPro, no. GoPro nagrywało, dobra. Chociaż GoPro nagrało. Ale ty... dobra, będzie słychać pewnie. Tutaj strzelił. Pod tym. Tu poszedł, tu wyskoczył. Tutaj go spod tych kamieni. Na kolanach wyciągałem pod tym, bez podbieraka, nie? Jest, ryba wyprawy. Teraz to już można iść do domu, ale się cieszę. Ładnie go jeszcze tylko zademonstruję. Ale się cieszę. Na koniec sezonu.
przecież to jest... Drugi. No, w takich okolicach jak tu zdecydowanie się czuję bardziej komfortowo niż chodzić po rzece, która płynie. Z jednej strony jest, są domy, a z drugiej strony jest główna droga. No ale tak płynie, co poradzić. Na razie ciśniemy tutaj do przodu. Rzeka jest tam. Chyba powinniśmy pójść tu. Przynajmniej ja tu pójdę. No to jest droga, no i tak jest idealnie. Tak mogę chodzić i chodzić. Słyszę rzekę z tamtej strony. Tutaj gdzieś niedaleko powinien być taki fajny klif ostry. Taki zakręt z takim mega dołkiem. No jakby się rybki, jakby się rybka smażyła, który zagotowała, to pewnie nie omieszkałbym tam rzucić parę razy. Tam muszę wstać 50. Powinny. Także mam nadzieję, że będę w stanie namierzyć tą miejscówę, bo w którymś momencie muszę się przebić przez ten cały busz, bo to jest po drugiej stronie rzeki. Jeszcze do tego będzie trzeba założyć gumowce i przechodzić na drugą stronę. Dobry. No, powiem wam, trochę się robi, zaczynam czuć presję czasową, bo rzeką to ja wiem jakiś, zresztą rzeką to nikt tylko nie wiedzieć, ale brzeg jest tak zarośnięty i nie chcę się przechodzić na drugą, bo jest przewieranie gumiaków wszystkiego i cisnę już tym brzegiem, aż dojdę do takiego mostu. I wtedy sobie zmienię stronę rzeki i później taki polniak idzie wzdłuż rzeki. No, tu chyba jakaś ścieżka jest. Tutaj coś jest, a tam to nie prowadzi dalej. Lipa. Tam się muszę dostać, no Boże. No dobrze się wsikałem na to. Patrzcie, komary. No nic, to chyba jak mamy takiego ekstrema teraz. A z drugiej strony widzę drużkę. Ładnie, wszystko piękne. Tylko po prostu te syry, te gumiaki, nie sądzę się z tym. Wiem, że to kawałek i powinniśmy wyjść przy mostku. Ale zakręty są fajne, też fajne miejscowy tutaj, nie? Na dużej wodzie ciekawe jakby było. Ja po tej rzeki nie poznaję jak duża woda. Dobra. Więcej krzyków. Aż grzyby jakiś znajdzie. Jestem taki mokry. Ale się pchamy. Przed chwilą mówiłem, że się komfortowo bardziej czuję, nie? W takich warunkach niż drogą, rzeką przy drodze. No i tak jest, tylko że presja czasem tak nie naprawdę czułem w ciągu kilometrów. A już jest 15, 16. Fajna przyprawa. To jest tak zwany Wietnam, a tu jeszcze róża. Już mam kawałek jej w sobie nad łydeczką. Już nie mam czasu teraz tego wyciągać. Idziemy dalej. Ale tu jest stęk w tym lesie, nie? Ciepło, wilgotno. Powietrze nie krąży, bo taki burz. No dobra. Dobra, muszę to wypierdzielić, bo tutaj jest czyjaś chałupa pewnie przy samym tym, nie? Później się okazało, że ja muszę teraz walić takie półkole wielkie, żeby dojść tam, gdzie chcę. Jest most. I tu mam nadzieję, że ten polniak jest za
zasięgu. No chyba tak jednak będzie wyglądał. No nic, to tędy na pewno jest. Wrażliwi, przyciszyć, bo tu w każdej chwili może toczyć dzik, sarna, ja wiadomo co, ja mogę zapiszczeć, wy podpoczycie, rozlejecie kawę. Po co to komu? No ale to są takie typowe miejsceweczki bitowania. Zresztą niedawno tędy szedłem nawet, to znalazłem szkielecik na brzegu, to chyba jelenia była akurat. Akacje, róża, wszystko, wszystko przecież to nie co, nie? Ale... To ja może tam jest cały czas droga, ja idę coś buszą. Nie ma, ale jest pole i mógłbym iść krawędzią tego pola. W sumie... Jak się przez to przepcham. Trzeba się pchać dalej. I teraz tak... Nie wiem czy maczety, nie wiem, nie wiem, będziemy wyciągnąć maczety. Właśnie to tak jest ze mną, nabiorę stafu rzeczy, a potem i tak pcham się jak fizo. Zamiast to wykorzystać narzędzia. Jest super, przynajmniej nie ma ludzi. To miało być normalnie, to jest normalnie droga nawet jest zaznaczona, że idzie. Taka legitnie, legitna. Taki sobie nie ma tragedii. Już padam na mordę, nie? Muszę się nać tego snowu zjeść. Kawy się napić. O, grabelki. No. O, jakie dojrzałe. Nie to, co w górach. Masakra, jakbym z 3 tygodnie. Nie, no nie 3, ale... Na pewno nie, jakby minęły 3 dni. Mięciutkie roki, że spadają. Ja mam... To jest droga, nie? To. To jest normalnie na mapie zaznaczone jako droga. Ja tu stawię tego. Spina z mapy. Ale jesteśmy blisko. Żyjecie? Sali? Całe szczęście, mój kamerzysta cały. Bo już mi się gorąco zrobiło. Zaraz będziemy na miejscu. Już słyszę zakręcik. To jest miejsce. No nie wiem, czy tam w ogóle będzie się nadawało cokolwiek zrobić. Jak nie, to po prostu idę dalej. Ja tu będzie jakieś przyjemne miejsce, żeby sobie usiąść, bo w takim to nie dziękuję. Na mapie to wygląda spoko. Ja pamiętam też, że jak byłem, bo zwykle obławiam ten drogę od drugiej strony, zaraz zobaczycie dlaczego tam jest taka skarpa. No ale jak go obławiam, to jest z tamtej strony wygląda tak w miarę fajnie, czysto ta góra tutaj, ten klif. Ale jak to będzie, to się przekonamy już zaraz i widzę, że chyba się rozczarujemy. No, busz. Jeden wielki burz. Lipa, nie? Ja nawet nie idzie tego. Nawet nie idzie tu połowić. Aha, z tej strony. Kurwa. Jaka masakra. No na tych kamieniach teoretycznie sobie siąść i ten. Ale zaraz mi coś spadnie, gdzieś mi wpadnie w ten. No tu jest mega dołek, nie? Tu. Ty ta wierzba, no nic, musimy przejść tam jest, myślałem, że będę przeszedł wzdłuż tego pola tą kukurydzą, ale w takim wypadku to nie ma wyjścia, musimy przejść, przedrzeć się tam przez ten las, tam znaleźć gdzieś płytszy kawałek rzeki, przebrać gumiaki, zobaczyć od razu te odciski i przejść dopiero na drugą stronę i tam coś szukać, bo tutaj to jest lipa. No to co, do dzieła. Tu chyba też się połakomimy, co? Takie
Mam taką ochotę na coś takiego słodkiego do picia. I sok. Chociaż tym sobie to trochę zrealizuję. Zapraszam, jak on walczy. Robota dzików, nie? A ja bym... A ja rolnika przepraszałem za dwie kody. Nic, chodzę tu. Aż wydeptane przez nie tutaj jest, nie? No. Miejmy nadzieję, że się nie pogrywają, że nie ma. Ten, odwiedzam. Dobry panie dzik. Tu te krzaki, rzeka jest tam. Ciągle słyszę. Wiem, że po drodze tam jest jeden taki fajny wodospadzik. Próg taki w miarę czysty. Znaczy czysty, jak nie ma śmieci po patustach, bo pewnie dużo tam przyjeżdża na melanż. Bo patrzę, takie jest ładne miejsce, to muszą nagnoić. No ale tam sobie bym mógł klapnąć sobie to zrobić. Mam nadzieję. Jak nie, to jeszcze parę pomysłów po drodze. No, byleby już do przedmieści dojść, to tam już powinno więcej być tematów. Ale to jeszcze kawałek. Fuh. No. Dzisiaj to będę spał nieźle. Nie wierzył się w łóżku. To jeszcze tak wypruty. Ja już lecę na rezerwie, nie? A nie wiem, czy połowę drogi mam zrobioną. Skito. Że ja tych okularów nie zgubiłem. Przed chwilą się przecierałem, tylko już GoPro mam rozładowane. Już mi się nie chce go wymieniać, jak nie siądę. I nie zdejmę tego plecaka. To wtedy wymienię, ale... Szedłem przez taki burz, przez jakiś bagno w ogóle. Bagno! Zastanawiałem, czy mnie wciągnie, czy mnie nie wciągnie. Ale jak widać, udało się. Trzeba nawet tyle siły tego telefonu trzymać przy. Vloga wędkarskiego zrobił się nawet nie survival, tylko jakieś męczeństwo, jakieś męczeństwo. Sorry, ale zdaję relację, co czuję teraz po prostu, nie? A nie. Zdecydowanie, nie zrozumcie mnie źle, ja się świetnie bawię, nie? To po co ja tu przyszedłem. Nawet miałem takie myśli, no w każdym razie, nie zrozumcie mnie źle, to jest dokładnie to, po co przyszedłem. Chcę tak dostać w ciry, chcę by się tak zajechać, chcę być w mega dyskomforcie. Mówię, nawet czułem, przeszły takie myśli, że przez to, że tak sobie spałem raz tutaj przy podwórku tej pani, właściwie to u niej na podwórku, przy lesie co prawda, i tam zwierzynie, co ostry Woodstock sobie robił, kilkanaście metrów ode mnie. No ale jednak przy ludziach. No a wczoraj też w ogóle luksus i tak po prostu aż sobie myślę, że jestem taki trochę nienasycony do końca, jak ja to powiedziałem. Ani razu nie bałem się o swoje życie. To jest trochę, znaczy daj Boże, żeby to tak było zawsze. Żebym ja się nie musiał bać o swoje życie, ale wiecie, o co chodzi, nie? Jak ostatnio byłem tam na tej rzece i spałem i spałem, nie wiem jak do rzeki miałem, od rzeki miałem jak stąd do tego płotu albo prędzej drogi, no nawet bliżej, no jak do tej drogi max, nie? I w namiocie leżę, a tam słychać jak coś takiego wielkiego, naprawdę dużego, nagle do wody wskakuje, nie? Takie plum, tylko takie
Na pewno nie ryba, na pewno nie lisek. Nie wiem, czy dzik, czy sarna, coś dużego, nie? Kilka metrów ode mnie, no to aż mi się włosy jeżyły. Było to takie, a tutaj lajcik pełny, ale fizycznie ta rzeka, w porównaniu do tamtej, to mnie przeczochrała tak, że masakra. Dobra, szukamy wysuwy. Lepsze miejscówki nie znajdę. Ale o. Fajna miejscóweczka, przyjdź sobie na piwko. Tu tak osobnie cofnąłem, nawet nie mam siły robić jakichś mega shotów, ale problem jest taki, daj żeby takich problemów było więcej. A to jest pokrywka, która idzie na górę, czyli jest jeszcze szersza niż dno, a nasz pstrąg jest za duży. Trzeba będzie go na dwa razy robić. No i tak zrobimy, no co? Jak trzeba, to trzeba, ale kozackie. No dobra, to lecimy z produkcją. Cheers. No. No. Dobra. Ale sama. Zaka. O nie. A. No jednak patelnia to jest patelnia. Więc tu się trochę ciężko operuje. Muszę lepszy garnek ogarnąć. I ten pstrąg zasługuje na lepsze traktowanie niż to. To mu teraz tutaj zgotowałem, ale już dwa zjadłem? No dobra. Mówią, że jak dobry pstrąg, to cytryny nie trzeba dodawać. No ciężko oświeższego. O, jak pyszności. Jeszcze ikra na deser i ogonek. Chciałem sobie tą skórkę tak właśnie przyrumienić. No, że była taka chrupka. Najlepsza taka jest. Płetwy też mówią, że są dobre. Jak się tak właśnie przysmaży. O, tu chyba mam taką nawet. No. Moskity trochę boczek. Fart, bo zostaje mi dwa ostatnie plastry, więc lepiej, że mnie dobrze przykleił, a one robią robotę faktycznie. A no i buprom też robi robotę, bo nie boli mnie ta stopa, tak ciekawe kiedy zacznie znowu. Ale no, pomógł. Tak jak nie jestem fanem takich rzeczy, to tutaj mi się mega mi zmienił jakby komfort wyprawy. Dobra. I będzie można teraz cisnąć szpagatem. Pach, pach. Och. Docisnąć, że to... O, już widzę, że puszcza, bo mokre było, tak? Kurde, mam tylko jeden. Dobra, coś może z tym pokryjmy. Mam jakieś małe plastry? Niczemu tu nie złapało.
Gdzie nóż? Tak, ten sam nóż, którym przed chwilą filetowałem rybę. Nice. Dokładnie ten sam. Muszę jakieś nożyczki sobie do tej apteczki ogarnąć, bo to jest kpina. Ale dobra, no to nie będzie dotykało rany, to chodzi tylko o to, żeby złapać ten tutaj z boku, nie? Jest daleko, daleko od wszelkich dziur. No i dobra. Okej, ten burdel trzeba sprzątnąć, zabrać ze sobą. Tu. I uzupełnić to wszystko. No dobra. Idziemy. Mi się jeszcze trzeba przedzierać gdzieś. Moja matka leżała na boreliozę w szpitalu po kleszczu, także jestem może przesadny. Ale w tym roku jeszcze nie miałem ani jednego nawet do wyciągania. Poza tym to tylko delikatny off, nie jakaś muga taka mocna, także będę żył chyba. No jaki ładny kumpel na czapeczce, już czekał na mnie. Na okularkach, o tak, żeby sobie do ucha wejść. Tutaj chciałeś sobie wejść, nie? O, teraz do nosa. Już. Już sobie podchodzisz. No, elegancko. Zjadłem, napiłem się, ogarnąłem sobie te stopy, bo totalnie, jak widzieliście, zwinęły się te plastry. Także wymieniłem je. Ostatnie dwie sztuki. Lubki mi. No i ciśniemy. Teraz to już tylko pach, 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 pach. Może gdzieś tam w końcowym odcinku, jak jeszcze będzie coś słońca, to porzucam. No, jakieś takie topowe miejscówki. Coś tam obłowie. A teraz to już zostało tylko iść. Ja już jestem zadowolony z wyprawy, tylko jeszcze muszę ją zakończyć tam, gdzie założyłem, że to zrobię. Jest jeszcze w jednym kawałku po tym wszystkim, co ona przechodzi ze mną, to szacun. Dobra. Wietnam. Kolejna część. No jeszcze ta potrzebna tutaj, no. Malinka. Mam mucha sobie do tej klapy. Teraz fajnie, kurde spadzi. Kleni. What? Tutaj teraz kleni mnie prowadzi takiego.
duże ryzyko zaczepu, ale idziemy w to. Ze strażnikiem. No, strażnik uciekł. Kurde. Teraz z gnilców już. Spóźniłem się trochę. Dobra. Pędziemy dalej. Pełźniemy dalej. Super, raczej się trafiło. Nie tylko narzekam. Nie tam jaka. Dobra, trzeba cisnąć po Beskidu. Słońce się chowa. Powoli, za horyzontem. A my dopiero mijamy Świdnicę. No to jeszcze parę kilometrów za Świdnicą. I tak cóż, że tutaj dotarłem aż w jeden dzień. Fajne, fajne wyzwanie. O, takiej tu nie, och, jaka mięciutka. O, no, czy tu? No i tu jest dobry dołek. Cyk. Tam jaka wielka. O, mięciutko odlazła. No taką zgagę. Nie mam po nich taką zgagę, że masakra. Ale tak mi się chce po tych kilku dni jedzenia tylko ryb i ryżu. To one na zero takich witamin, zero owoców prawie. To mi się tak chce. Węgli, słodkich, cukrów. No, Świdnica została za nami. Przed nami trochę takiego. Takiego, co się czuje komfortowo. Takiej trasy. Bez ludzi. Bez dróg, bez samochodu. A droga jest bardzo ładna. No i rzeka obok. I nawet śmieci nie ma. Miejsce blisko ktoś robił. I śmieci nie ma. No. A się chce żyć. Siły dostaje człowiek. Teraz biec zacznę. Nie no, nie zacznę. Jaka cisza. Tylko ptaszki i szemrzenie rzeki po wylezieniu z tego miasta. Oh, feels good.
dziwne, no tam wróciłem i tam o pod samym tym od razu taki wyszedł błysk, później tu miałem jeszcze odprowadzenie do samego końca i też innej ryby mniejszej. No ale nie wiem, już chyba jest za późno. Generalnie to no już się tak powoli. Nie wiem, są tacy, co mówią, że w nocy pstrągi biorą, bo mają taki dobry wzrok, są z wrotowcami. Ja to zauważyłem zawsze i później, bliżej tego zachodu, już tak już się słońce chowa, to te brania, tak jak słoneczko schodzi, tak wykres brań schodzi w dół, ale może ja się nie znam. Dobra, idziemy dalej. Ciemno prawie. Tutaj po prawej. Basenu niebieski. Co widać? Widać? Zaraz będzie lepiej widać. No. Tutaj to jest, proszę ja was, oczyszczalnia ścieków. Czy jakoś tak? No, a tam ta góra z tyłu to jest hałda śmieci i tam było wysypisko, nie wiem, to już jest chyba nieczynne. To nie jest piękny widoczek, górki się skończyły. To są śmieci. Majestatyczny zachód słońca. Z górą śmieci i oczyszczalnią ścieków. Proszę bardzo. Piękny kontent. Jeszcze do tego ja. O. Ja kiedy zrobię kamery, które oddam do pachy, wtedy tu wrócę, nagram jeszcze raz. Muszę sobie to mogli powąchać. Jak to ładnie pachnie. W sensie, że nie. Nie ładnie. O, jeszcze taki kawał. A noga już ma finish. O, grubo. Noga nie ma. Zbiły. Do końca. Do końca ciśnienia. Można powiedzieć, że ostatnia prosta przed nami. Tutaj. Końca oficjalnej wyprawy, ale jeszcze później muszę dojść do takiej wioski, skąd zostanę odebrany i to jest kolejne kilka kilometrów lasem jeszcze w spacerku, co mnie czeka. Także no i tu właśnie za tym buszem, tam o, nawet słychać, jest takie bystrze fajne i tam jak jest ta akacja, tam jest taki zakręt i tam też się robi taki fajny dowód. O, światło się włączyło. Nice. To mnie pewnie widać ładnie. No dobra. Idziemy. Szkoda, teraz to już się wszystkie te pająki, nie pająki spuszczają z tych drzew. Zakra. Dobra, rzeka jest tutaj, z prawej. A tu jest bystrzyca. No i zaraz się łączy z Piławą.
I to jest koniec naszej podróży. Oficjalnie. Czyli tak, gdzie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ostatnia wyprawa się skończyła, bo ostatnia wyprawa była od źródeł Piławy do końca, a Piława się oficjalnie kończy wpadając tutaj do Bystrzycy. A Bystrzycę, no niestety mam opłacony tylko Wałbrzych, a tutaj kończy się okręg Wałbrzycha, więc dalej już musiałbym mieć opłacony Wrocław. Mój plan jest taki, żeby za rok opłacić Wrocław i zrobić dalszą część. I proszę bardzo, męk. Tu jest Bystrzyca, a tam to tamta wysepka. Stamtąd przychodziłem, jak byłem pierwszy na tej pierwszej wyprawie. Czyli mamy to zrobione. Chciałem w tym roku te dwie rzeki pyknąć. Od źródełek do końca. I się udało. W sumie to nawet nie robię przerwy. Nie siadam, bo raz, że mi noga się zastoi i potem ciężko ruszyć. Myślałem, że to pstrąga, to jakiś patyk. A dwa, że zaraz będzie ciemno w tym lesie, a jeszcze muszę kawałek przejść. Także jeszcze raz. Tam Piława, tam Bystrzyca, tu się łączą. Tu jestem ja. Zrobiłem to. Nie no, super. Wypruty jestem jak nie wiem co, ale cieszę się bardzo. Chciałem bardzo w tym roku. Mówiłem sobie, że to zrobię. W tym roku już teraz takie upały były. Mówiłem, nie idź teraz, burzę upały. Ale jest 20 któryś sierpnia, więc zostało tak naprawdę, nie wiem, z tydzień, półtora, kiedy można tego pstrąga jeszcze łapać na tej rzece. Więc musiałem to zrobić już teraz. Ostatni gwizdek był. Wcześniej było jakieś tam podejście, ale nie pamiętam, co to było, czy... A powodziła taka chyba szła, jakieś były mega opady, czy coś tam, jakieś jeszcze sprawy rodzinne wyszły, że nie było jak, więc... A jak nie było jak, no to nie było jak, a teraz było jak. I to zrobiłem. Zastanawiam, czy iść lasem, czy iść wiochem pod górę. Nie, dobra, pójdziemy lasem. A lasem i polem będzie chyba szybciej. Mówię mniej komfortowo, ale szybciej. O. Trzeba popłoszyć dziadostwo, bo sporo tego już się tutaj zbiera przed nami. Słyszę tylko wyniesiona dzika w pasie, ale to już nic nie widać. Już nie ma co nawiedzić nawet. Zderbić może chciałbym. To gębę swoją ponagrywam na to podsumowanie. I no, 3 dni bite. Było to do zrobienia, znaczy nie było to do zrobienia w 2 na pewno. Planowane było, zakładałem, że nie tak pilę te drzwi, że 4 mi to zajmie. No, po prostu raz, że mi coś tam wyskoczyło pilnego w miarę z robotą na jutro. 2, że ta stopa już, no nie wyobrażam sobie jutro wstać z takimi bólami, z tymi odciskami, spakować się i iść dalej w takich warunkach. Także wolałem dzisiaj po prostu zacisnąć zęby fest i to myknąć. Było, jeśli chodzi o fizycznie, zmieliło mnie kompletnie, ale to też sam sobie jestem trochę winny, bo zapuściłem się trochę przez wakacje, bo to wakacje, to mało chodziłem na te ryby. Mało chodziłem na ryby z plecakiem, z pakarzem. Więcej jak już to było takiego stacjonarnego jakiegoś powienia, jakieś karpiowanie, tu jakiś wyjazd nad jeziorko na federa. Takie bardziej siedzenie na dupie. Trochę też badziolka złapałem przez wakacje. Także fizycznie, kondycyjnie nie było tak dobrze, jak szedłem na tą Piławę. No 10 kilo więcej, no to samo to, a plecak to dalej 20. Waży. Co tam jest? Wszystkie diabłonie, no i zamiast tej wędki to maszetę w ręce. Powiedz, że to pole jest poszkone, powiedz, że to pole jest skoszone i że mogę iść sobie polem, że tu nie ma jakiegoś buszu. Co? Co tam jest? O, jak to dobrze, dobra.
Ja bym skończył nie pole. To sobie nim pójdziemy. No. Wymęczony. Spełniony. I już planuję następny. Dziękuję bardzo za towarzystwo. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Piona.